X wiek naszej ery. Mieszko I przyjmuje chrzest, co staje się początkiem państwa polskiego. Głową kościoła katolickiego zostaje najmłodszy papież w historii, Jan XII, który swój pontyfikat zaczyna w wieku 18 lat. Eryk Rudy dociera do Grenlandii, gdzie zakłada pierwsze osady. Państwo Wielkomorawskie upada pod wpływem najazdów Węgrów. Na Bliskim Wschodzie natomiast, z dala od europejskich wojen i polityki, perski astronom Abd al-Rahman al-Sufi spisuje księgę znaną dzisiaj pod nazwą Księga Gwiazd Stałych. Dwunastowieczny manuskrypt tej księgi przechowywany jest w mieście Doha, stolicy Kataru. Al-Rahman opisuje swoje obserwacje gwiazd, zapisuje ich położenie, określa jasność, a całość bogato przyozdabia ilustracjami. Co ciekawe, pomiędzy hojnie opisanymi gwiazdami i obfitymi rysunkami w księdze pojawia się wzmianka o obiekcie, który autor opisuje dwoma słowami – mała chmurka. Dodaje jeszcze informację, że ów obiekt znany jest Persom już od co najmniej 905 roku naszej ery. Abd al-Rahman al-Sufi nie mógł wiedzieć, z czym ma do czynienia. Żaden ówczesny człowiek nie mógł wiedzieć. W taki sposób o małej chmurce zapomniano na prawie 700 lat. W 1570 roku na świat przychodzi Hans Lipperhey. Hans z zawodu jest optykiem. Na początku XVII wieku swoje umiejętności łączy z pomysłowością, czego owocem staje się pierwsze udokumentowane stworzenie teleskopu. Pierwsze udokumentowane, ponieważ nie ma pewności, że ktoś kiedyś już nie wpadł na ten pomysł. W 1608 roku Lipperhey stara się o uzyskanie patentu na swój wynalazek, jednak bezskutecznie. Idea teleskopu błyskawicznie rozprzestrzenia się po Europie, a wszystkie dziedziny nauki powiązane z nocnym niebem wystrzeliwują do przodu. Już rok później angielski astronom Thomas Garriot używa teleskopu do badania Księżyca, a Galileusz rozpoczyna pracę nad swoją wersją tego wynalazku. Pierwotna jego wersja posiada trzykrotne powiększenie, ale już wkrótce liczba ta zwiększa się do 8, by ostatecznie stanąć na 23. Galileusz zaczyna kierować okulary swoich teleskopów na Księżyc, planety i gwiazdy. I nagle okazuje się, że Jowisz posiada własne satelity, że nasz Księżyc usiany jest wzgórzami i kraterami, a Wenus posiada fazy podobnie jak ziemski srebrny glob. Rozpoczyna się niezwykła era obserwacji kosmosu, podróż niemalże, której końca nie widać pomimo coraz szybszego rozwoju optyki. Ale mała chmurka musiała poczekać jeszcze 3 lata, zanim ktoś przez przypadek wpadnie na nią swym wzrokiem. Dokonał tego niemiecki astronom Simon Marius 15 grudnia 1612 roku. Czy Simon w przeciwieństwie do Abd al-Rahmana al-Sufiego wiedział, na co patrzy? Musimy sobie uświadomić, że przełom XVI i XVII wieku to dopiero stopniowe dochodzenie do wniosku, że heliocentryzm jest prawidłowym modelem budowy Układu Słonecznego. Pomimo, że astronomowie obserwowali znacznie odleglejsze obiekty, nie zdawali sobie sprawy, z czym tak naprawdę mają do czynienia. W 1774 roku Francuz Charles Messier publikuje katalog obiektów mgławicowych i gromad gwiazd. Pierwotnie lista zawiera 45 obiektów, jednak ostateczna jej wersja składa się ze 110 pozycji. W katalogu znajduje się również tajemnicza mała chmurka odkryta przez Abd al-Rahmana al-Sufiego. Aczkolwiek nieznający jego odkryć Charles Messier, za odkrywcę ów obiektu uznaje Simona Mariusa. Francuz umieszcza obiekt na 31 miejscu swojej listy i oznacza ją literą M od swojego nazwiska. Mała chmurka w myślach Europejczyków wyeluowała do miana mgławicy, ale na pełne zrozumienie przez ludzkość przyjdzie jej poczekać jeszcze 150 lat. Druga połowa XIX wieku to narodziny spektroskopii, czyli w skrócie nauki zajmującej się analizowaniem widm promieniowania elektromagnetycznego. Więcej o tym mówiłem tutaj. Na scenę wkracza Brytyjczyk William Huggins, którego uważa się za pioniera spektroskopii. W 1864 roku astronom zaczyna badać mgławicę planetarną NGC-6543 i jako pierwszy odczytuje jej widma emisyjne. W tym samym roku bada jeszcze 7 innych mgławic i zauważa, że posiadają one właściwości gazu. I wtedy właśnie okazuje się, że widmo emisyjne M31 przypomina raczej widmo gwiazdy, a nie gazu. Odkrycie to jednak nie wywołuje poruszenia, a M31 dalej jest uznawana za mgławicę.
W 1887 roku Isaac Roberts wykonuje pierwsze zdjęcie M31, na którym widać jej spiralną strukturę, ale i to odkrycie przechodzi bez większego echa. Roberts uznaje, że obiekt ten musi być tworzącym się systemem planetarnym podobnym do Układu Słonecznego i że znajduje się on wewnątrz Drogi Mlecznej. M31 urosła do statusu mgławicy spiralnej, ale zaczęły pojawiać się głosy, że może ona być czymś zupełnie innym i bardziej odległym niż do tej pory sądzono. W 1917 roku Amerykanin Heber Curtis zaobserwował w obrębach M31 wybuch nowej. Gdy mamy do czynienia z ciasnym układem podwójnym gwiazd, gdzie jedna z nich jest białym karłem, materia z gwiazdy towarzyszącej zaczyna przepływać w stronę karła, po czym osiada na jego powierzchni. Po wielu procesach materia ta, która składa się głównie z wodoru oraz helu, zaczyna gwałtownie się spalać, co powoduje wyzwolenie dużej ilości energii w krótkim czasie. Powoduje to znaczny wzrost jasności gwiazdy. Wkrótce astronom dostrzega jeszcze 11 innych nowych znajdujących się w mgławicy M31. Zauważa, że uśredniając, mają one mniejszy blask niż nowe zaobserwowane w Drodze Mlecznej, co może oznaczać, że są one zdecydowanie dalej. Za ich pomocą Curtis szacuje odległość do M31 na 500 tysięcy lat świetlnych, a następnie wysuwa hipotezę, że tajemnicza mała chmurka odkryta 1000 lat wcześniej może być odrębnym wszechświatem, takim jak Droga Mleczna. Konsekwencją jego słów jest debata z innym amerykańskim astronomem, Harlowem Shapleyem, 3 lata później. Shapley twierdzi, że Droga Mleczna to cały wszechświat, a M31 oraz inne mgławice spiralne są jej częścią. Pomimo dowodów okazywanych przez Curtisa oraz przedstawienia swoich obliczeń, wielka debata, bo tak ją potem nazwano, wydaje się nierozstrzygnięta. Ostateczne wątpliwości co do natury M31 rozwiewa Edwin Hubble w roku 1923. Szukając nowych, Hubble odnajduje gwiazdy zmienne, co pozwala mu obliczyć odległość do mgławicy. I w taki właśnie sposób M31, wielka mgławica w Andromedzie, będąca niegdyś małą chmurką, staje się galaktyką Andromedy. Coś jednak wciąż nie zgadzało się z odległością do galaktyki Andromedy. Według rachunków Hubble'a była ona równa nieco ponad milion lat świetlnych. W latach 50. dystans oszacowano na ponad dwukrotnie tyle. W latach 90. natomiast za pomocą satelity Hipparcos określono odległość na 2,9 miliona lat świetlnych, ale dość szybko zorientowano się, że liczba ta jest zawyżona. I tak dochodzimy do roku 2005, gdy w galaktyce odkryto zaćmieniowy układ podwójnych gwiazd. Dwie obiegające się gwiazdy powodują, że wzajemnie zasłaniają się w określonych odstępach czasu. Obliczono ich rozmiary, a znajomość ich temperatury sprawiła, że możliwe było obliczenie ich obserwowalnej wielkości gwiazdowej. To umożliwiło poznanie odległości do galaktyki Andromedy, która wynosi 2,52 miliona lat świetlnych, z błędem pomiaru wynoszącym 14 setnych miliona lat świetlnych. Dzisiaj wiemy, że we wszechświecie istnieje zdecydowanie więcej galaktyk, ale Andromeda pod kilkoma względami jest wyjątkowa. Widać ją gołym okiem, jest największą galaktyką w grupie lokalnej, a jej widmo jako jednej z niewielu wykazuje przesunięcie ku fioletowi, co oznacza, że zbliża się do Drogi Mlecznej z prędkością 100 km na sekundę. Oczywiście w skali kosmicznej to niezbyt dużo, ale jeżeli ktoś planuje pożyć jakieś 4 miliardy lat, to czekają go takie widoki. Warto byłoby na koniec dodać, gdzie szukać Andromedy na nocnym niebie. Znajduje się ona w gwiazdozbiorze Andromedy, nad gwiazdozbiorem Pegaza. Warto pobrać na telefon interaktywną mapę nocnego nieba, która niesłychanie ułatwia polowanie na takie obiekty. A do obserwacji wystarczy tylko bezchmurne niebo i 7 w skali Bortla. Ile w skali...